Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, niesamowitą za chwilę partię przedstawię. Za moment powiem o szczegółach tej partii, ale no, pragnę przypomnieć, że 30 listopada, nie bez kozery dziś analizuję tę partię, 30 listopada 1990 roku urodził się Magnus Carlsen. Nie trzeba chyba przedstawiać tego zawodnika, geniusza szachów, Mozarta szachów. Partię tę rozegrał w internecie, uwaga, na jedną minutę, partię buletową z Andrew Tangiem, niesamowitym buleciarzem. Andrew Tang niesamowicie dobrze gra bulety. Carlsen gra oczywiście nieco lepiej od niego, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że Andrew Tang nawet nie ma rankingu 2600. Jest arcymistrzem, ale w buleta gra niesamowicie dobrze. Dlaczego analizuję partię buletową? Dlatego, że jej przebieg był niezwykle fascynujący, końcówka jeszcze lepsza. Genialne poświęcenie hetmana Carlsena, moi drodzy. Troszkę zdradzam, ale jeszcze nie widać pozycji. No i cóż, przejdę od razu do rzeczy. Magnus Carlsen dziś, 30 listopada 2023 roku, kończy 33 lata. Wszystkiego najlepszego. Oby jeszcze pokazał, na co go stać i wiele świetnych partii w swoim życiu rozegrał. Moi drodzy, Magnus rozpoczął ruchem e4, posunięcie e6, obrona francuska, d4, d5, e5 ze strony Carlsena, skoczek d7, no to są takie, mówię, różne wymysły ze strony arcymistrzów. Skoczek d7, rzadko spotykane posunięcie, głównie gra się c5 i skoczek na c6. Wyszedł skoczek, posunięcie skoczek na f3, C5 zagrały czarne, posunięcie C3, wzmocnienie, rzecz jasna, skoczek E7, goniec na D3, normalna rzecz i skoczek na C6. Przepraszam, widzimy właśnie, że tutaj ten skoczek zrobił fajną tutaj odskocznię, znaczy przeszedł z G8, z E7 na C6, atakując też centrum. Roszadę zrobił Magnus, hetman B6, czyli mocny atak na pionka, normalna sprawa, goniec C2 dosyć subtelnie, ten pionek jest broniony tym razem. Goniec na E7, posunięcie A3. Bardzo ciekawy ruch, który przygotowuje do zagrania posunięcia B4. No i tutaj, jeżeli czarne by chciały zagrać A5 w tym momencie, no to przeciwnik też, znaczy Carlsen, mógłby na przykład zastosować ruch A4, choć nie jest to jakieś super konieczne, ale to też jest fajna walka o centrum. Jednakże czarne tutaj zagrały posunięcie H6. Trzeba pamiętać, że panowie grają na jedną minutę, więc te posunięcia nie będą ultra dokładne, ale mimo wszystko przebieg partii jest całkiem niezły i poprawny, choć nieco też blefu się wdziera w te partie. Posunięcie B4 ze strony białych, nastąpiło bicie i teraz nastąpił ruch A5. To jest słuszne posunięcie. Pamiętajmy, że w ten sposób trzeba próbować rozbijać właśnie skrzydło przeciwnika. Tutaj mówię z perspektywy czarnych przez chwilę. No i teraz w tym momencie Magnus ma do wyboru albo zbić, albo przepchać, no bo tutaj bicie będzie już dla czarnych bardzo dobre. Magnus wybiera B5 i to jest bardzo ciekawe podejście. Wtedy mistrza świata jeszcze, gdy ta partia była rozgrywana, dlatego że oddaje pionka za inicjatywę. Ja to często powtarzam, jeśli chodzi o merytorykę w szachach. Oddajemy pionki za grę figurami. Bardzo często będę to jeszcze powtarzać, pewnie do końca żywotu tego kanału. Hetman zbił tego pionka, skoczek wyszedł z tempem, hetman wrócił, wieża B1 i hetman wrócił z powrotem na D8 i skoczek zagrał na B5. Magnus oddał pionka, ale jego figury się rozegrały. To jest bardzo cenna informacja, jeśli chodzi o aspekt szkoleniowy. Skoczek wyszedł na B6, goniec na E3, skoczek na C4. I ktoś by powiedział, no dobra, skoczek stoi super, no bo to prawda, ale goniec na E3 jest atakowany i pytanie, czy tego gońca, czy tym gońcem ruszamy. Generalnie Magnus mógłby ruszyć tutaj gońcem, wrócić, choć ciężko się przyznać do błędu. Ten ruch by był chyba jednym z lepszych w tej pozycji, żeby jednak te gońce fajnie strzelały w tę stronę. Jednak tutaj Magnus po tym ruchu zagrał skoczek D2. Ok, prowokując do wybicia. Tu jakby skoczek zbił tego gońca, to po prostu jest bicie. I pozycja robi się bardzo ciekawa wbrew pozorom białymi. Pionki są dosyć silne, otwiera się linia F i tam hetman ma fajne szanse wejścia na H5 czy na F3, próba ataku właśnie na króla.
W momencie tym skoczek wziął pionka, Andrew Tang dobrze zagrał. Wziął po prostu kolejnego pionka, Magnus mu go sprezentował, więc prezent został przyjęty. Dwa pionki mniej po stronie Carlsena i to dla niektórych może się wydawać pewnie ciężką sytuacją. Zapewne nie wszyscy by się na to odważyli, ale mówię, w partii buletowej różne dziwactwa widziałem, więc dwa pionki to wydaje się szczegół w tym momencie, paradoksalnie. Hetman zagrał na G4. No to jest taki typowy atak we Francuzie. Tutaj atakujemy skrzydło królewskie. I co ciekawe, król F8 jest ruchem dobrym. Roszada oczywiście jest bardzo zła, bo jeśli byśmy ją wykonali, no to tutaj goniec na H6 i w zasadzie można się poddać figury. Patrzą w stronę króla. Trzy figury to jest tak naprawdę koniec partii. Za chwilę wejdzie skoczek. Nie ma tutaj co komentować. Więc roszada byłaby niestety ruchem przegrywającym. Król F8 jest ruchem bardzo dobrym ze strony Andrew Tanga. Bardzo dobry ruch, też taki typowy. No jak gra Carlsen? Oczywiście, no jeżeli nie będzie atakował, no to partia się przegra sama, bo tutaj pionki będą zaraz szły. F4, typowy ruch, trzeba atakować przez F5. Goniec zagrał na B4 i F5. Tutaj pierwszy błąd popełniają czarne, bo do tej pory Tang grał świetnie. W momencie, gdy zagrał hetmanem na E8, robi się ciężko. Co trzeba było zagrać? Zaraz do tego wrócimy też. Przede wszystkim trzeba było zbić w myśl zasady. Mamy materiał więcej, staramy się wymieniać. No i tutaj po wymianie na F5, goniec bije F5, hetman bije F5, grozi mat, ale hetman E7. I nie widać, ja przynajmniej nie widzę, jak się przebijać w tej pozycji białymi. Absolutnie tego nie widzę. A pionki dwa, więcej dwa pionki pozostają i czarne byłyby chyba ok. Więc po tym ruchu i po hetman E8 niestety Tang popada tutaj w tarapaty po ruchu F6. Właśnie. Grozi mat. To jest sprawa prosta. Wiadomo, że ruch G3 zostanie zagrany i Magnus zagrywa skoczek na F3. Nie dostrzega pewnej możliwości. Ten ruch nie jest zły. On cały czas tutaj ma przewagę. Znaczy białe mają cały czas tutaj przewagę, ale była możliwość kapitalnej kombinacji. Można sobie na chwilę zatrzymać materiał i spróbować znaleźć tę opcję. Otóż białe powinny zbić tutaj gońcem na G6. Zauważcie, że nie można zagrać wieżą, bo tutaj jest strzał na H6. Więc po wybiciu jest ruch F7, wykorzystujemy wolną linię, no i hetman D8. Tak, żeby hetman jeszcze na D7 nie grał, żeby tu króla nie blokować mocniej, to król hetman D8. I teraz bardzo ważny ruch w całej tej operacji kombinacyjnej. Moi drodzy, wieża bije gońca. To jest trudne posunięcie. Dlaczego to jest taki bardzo ważny ruch? Za chwilę to się wyjaśni w podwariancie, który za chwilę powiem, ale chodzi o to, żeby goniec nie zbił skoczka, bo ten skoczek będzie bardzo potrzebny. Zwróćcie uwagę. Bijemy gońca, na przykład bije pionek, żeby otworzyć wieżę, bez znaczenia większego. Hetman zbija, no i grozi goniec na H6. Więc wychodzi hetman, broni tego pionka. No i teraz zwróćcie uwagę, że skoczek jest potrzebny do dalszego progresu i skoczek na F3. No bo jakby tutaj skoczek był wybity, to już tego skoczka tam nie ma i też białymi nie byłoby łatwo tam dalej atakować. A po skoczek F3 pozycja jest kompletnie przegrana czarnymi z uwagi na to, że jest atakowany hetman. Nie wiadomo, gdzie nim pójść. W momencie, gdy gdzieś tam hetman, powiedzmy, pójdzie tu, to zawsze goniec H6. A gdy skoczek zagrałby na E7, no to strzałka, strzałka, strzałka i wygrywamy bardzo szybko, bijąc tutaj, zyskując mnóstwo materiału. Pionek jest też dochodzący. Więc w tej sytuacji skoczek zagrał na F3, Magnus nie dostrzegł bicia. Szkoda, bo, ale to mówię, to jest gra na jedną minutę, więc tutaj pewnie panowie byli na sekundach. Posunięcie H5 zagrał Tang, hetman F4, już się pojawiały opcje na poświęcenie hetmana, ale jeszcze nie, no bo tutaj po samym wybiciu do końca król G8 się chowa, więc nic takiego się jeszcze nie dzieje, ale już się pojawia opcja. I teraz A4 ze strony czarnych. Skoczek zagrał na G5, no Magnus szuka poświęceń, szuka możliwości, pozycja jest na tyle tutaj na skrzydle zamknięta, że białe mają tę możliwość przygotowania i w odpowiednim momencie naciśnięcia tego guzika, gdzie cała pozycja wybuchnie. W momencie, gdy nastąpił ruch A3, Magnus hetman, przepraszam, wieża B3. Po A2 wieża A1, najpierw zatroszczył się tutaj Carlsen o swoje skrzydło, B5 nastąpiło, goniec D3 z atakiem na pionka, wieża A5 z obroną.
Zwykle to tak jest, że w bulletach, jak widzimy jakiś atak, to bronimy, albo jakieś kontry, to zależy oczywiście od poziomu zaawansowania szachistów. Nie polecam grać oczywiście bulletów, ale dla rozruszania się, tam mówię, jeden czy dwa bulety w tygodniu, powiedzmy, strzelam tak, ciężko to określić statystycznie, nie zaszkodzą. Hetman zagrywa na f2. Żeby odbić po prostu pionka, goniec d7, no i właśnie ten pionek został zdjęty, żeby tu nie było niespodzianek. Hetman a8, wieża zbiła, hetman zbił i wieża b1, żeby nie było szacha. Żeby król tam stał bezpiecznie. Król g8, zostało zagrane h4. Tutaj się pojawia kolejna opcja, czyli poświęcenie gońcem na g6. To już dosyć jest łatwe, bo po takim ruchu jest po prostu f7, król f8 i hetman f6. Nie ma jak się bronić przed atakami matowymi. Więc no, Carlsen mógł tu szybko partię zakończyć. No ale tu już mówię, sekundy grały ogromną rolę. H4 to jest takie też, no, myślę, że praktyczne podejście. Jeśli chodzi o taki ruch, król zawsze ucieka. Król f8. I teraz Magnus zagrał przepięknie, ale mógł jeszcze lepiej, choć myślę, że to nie ma większego znaczenia, bo mógł zagrać skoczek f7, bicie i poświęcić dwie figury. To by było bardzo ciekawe. Oczywiście wybicie przegrywa, bo jest mat w 14, przecież to jest proste, prawda? Ale tutaj chodzi o to, że wchodzi hetman i tam do końca zbija wieżę i ten pionek dochodzący tak naprawdę wygrywa partię. Ale Magnus, znaczy Magnus pewnie rozpatrywał ten ruch w mgnieniu oka, ale postanowił zagrać inaczej. Goniec g6, czyli ten ruch, który rozpatrywaliśmy wcześniej, to jest równie dobre poświęcenie. Nastąpiło bicie i posunięcie f7. I co ciekawe, ten ruch nie wygrywa partii, moi drodzy. Ten ruch pokazuje już, że pozycja jest względnie remisowa, mimo że przewagę materialną tutaj mają czarne. Dlaczego to jest remisowa pozycja? Z uwagi na goniec e7, hetman f4, co było w partii, i teraz czarne powinny zagrać hetman d8. Teraz chodzi o to, że czarne, teraz w tym momencie czarne mają możliwość wygrania tej partii. Dlaczego? Przykładowo, zagramy sobie gdzieś wieżą, bo nie widać innych jakichś atakujących ruchów, to czarne zbijają tego skoczka i po biciu nie ma jak zaatakować czarnego króla. Magnus ma przegraną pozycję. Miałby, moi drodzy. Miałby przegraną pozycję, ale wróćmy do tego momentu przed f7. Jaki ruch byłby wygrywający? Mianowicie hetman c2. Proste dojście do pionka. Goniec e8 i skoczek e6 szach, król g8, skoczek wraca. Te pionki tutaj robią robotę. Po prostu białe mają już łatwe posunięcia do wykonywania. No tak niestety nie było. Było f7 właśnie, goniec zagrał na e7, hetman f4, no i na szczęście Magnusa tank się myli i zagrywa skoczek d8. Jest to też takie posunięcie ludzkie oczywiście na sekundach, bo tutaj kwestia tylko obronienia tych ważnych punktów. Nastąpił ruch wieża f1, hetman zagrał na c3, moi drodzy, i teraz zadanie dla Was. Jak zagrać w tej pozycji, przepraszam, tutaj przestawię, w tej pozycji, żeby pięknie wygrać partię. Wspaniałe zagrania Carlsena. Można sobie zatrzymać materiał, jeszcze raz powtórzę. I uwaga, jest to ruch skoczek h7. Andrew Tank oczywiście musiał wybić to wieżą, bo inaczej hetman wchodzi z matem. Wieża zbiła. No i hetman na h6. Piękne poświęcenie hetmana. I nastąpiło bicie. Po dżentelmejsku Magnus dał pięknego mata. Myślę, że jak na partię buletową, to jest jedna z piękniejszych partii, którą widziałem w warsztacie Magnusa, więc też ją przedstawiłem właśnie 30 listopada, w momencie, gdy w datę urodzin Carlsena. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.